Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Jana w rozdziale 6 w wersetach od 37 do 50? Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przyjdzie, nie wyrzucę precz, ponieważ zstąpiłem z nieba. Nie po to, aby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Taka jest wola Ojca, który mnie posłał, abym ze wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, ale abym to wzbudził w ostatni dzień. Ojciec mój chce, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy Jemu, miał życie wieczne, a ja go wzbudzę w ostatni dzień. Szemrali więc Żydzi przeciwko niemu, że powiedział: ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. I mówili: czy to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jak więc ten teraz mówi: zstąpiłem z nieba? Jezus wtedy odpowiedział im: nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec mój, który mnie posłał, a ja go wzbudzę w dzień ostatni. W prorokach jest napisane: będą wszyscy pouczeni przez Boga. Dlatego każdy, kto słyszał od Ojca i został pouczony, przychodzi do mnie. Nie, żeby ktoś widział Ojca, tylko ten, który jest od Boga, ten widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, wierzący mi ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. Ten jest chleb, który z nieba zstępuje, aby z niego zjedzono i się nie umarło. Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz, zapewnia miłujący Zbawiciel. Werset 37. Jeśli jeszcze tego nie uczyniłeś, idź do niego. On cię nie odrzuci. Lecz człowiek nie jest w stanie przyjść do Pana Jezusa, zanim w jego sercu nie zacznie działać Duch Święty. Nie może on uczynić ku Bogu nawet jednego kroku, jeśli on go nie pociągnie. Werset 44. Ktoś może więc powiedzieć: to nie moja wina, że nie jestem nawrócony. Jest odwrotnie. Jedynie ty odpowiadasz za to, czy Bóg wykona swe dzieło w tobie, czy mu na to pozwolisz. Nawet w tej chwili on do ciebie przemawia. Otwórz przed nim drzwi swego serca. Łaska, którą Pan Jezus okazuje grzesznikowi, jest odzwierciedleniem jego miłości. Jest to również wolą Bożą, by dać żywot wieczny swemu stworzeniu. Werset 40. Pan Jezus przyszedł po to, aby tę wolę wypełnić. Czynił jedynie to, co było z nią zgodne i niczego poza nią. Werset 38. Oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Czytamy w liście do Hebrajczyków, 10 rozdziale, 9 wersecie. Człowiek ma nie tylko ciało, ale i duszę. Dlatego nie może karmić się jedynie chlebem, który jest pokarmem dla ciała, ale musi również karmić swoją duszę boskim słowem, niebiańskim chlebem, Chrystusem. Dowiadujemy się o tym z Ewangelii według Łukasza,
czwartego rozdziału, czwartego wersetu. Jezus odpowiedział: napisano, że nie samym chlebem żyć będzie człowiek, ale każdym słowem Boga.